To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku wybieramy się daleko, wysoko, z korony świata spojrzeć na nasz głupio rozpędzony światek. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. Stanisław Skarżyński, Gazeta Wyborcza. W Wielkiej Brytanii leje i to leje w poziomie, bo do tego wieje. I jeszcze jest zimno. A jak leje, wieje i jest zimno, to trzeba zaszyć się w fotelu i czytać książki. Dlatego jest ze mną Hanka Grupińska, reporterka, pisarka, podróżniczka, autorka sławnej książki Najtrudniej jest spotkać Lilith, która była o hasydkach, oraz Daleko Wysoko, o Tybecie, buddyzmie i spokoju. Dzień dobry. Dzień dobry Staszku i też dzień dobry wszystkim tym paniom i kobietom i dziewczętom i mężczyznom, którzy nas słuchają. Dzień dobry. Hanka, czym jest karma? No taka najprostsza odpowiedź, najprostsza definicja karmy to jest przyczyna i skutek. Każda przyczyna wywołuje konkretny skutek, każdy skutek jest spowodowany konkretną przyczyną i ten związek przyczynowo-skutkowy jest prawem karmicznym, tak? Jest czymś, czemu podlegamy w naszym życiu, w naszych działaniach i czymś, z czego się chcemy też czyścić, bo związki karmiczne są obciążeniem, tak? Bo związki karmiczne sprawiają, że jesteśmy warunkowani przez nasze działania, nasze, wobec tego oczyszczanie się z karmy jest sposobem zmierzania ku wolności. Bo pewnie wiesz, dlaczego zadałem to pytanie, bo czy jak Donald Trump łapie koronawirusa, to buddysta nie pomyśli sobie, no wiesz, to jest właśnie karma. Nie, no myślę, że wiesz co, nie wiem, no człowiek sobie tak może pomyśleć, ale chyba wtedy to nie znaczy, że to dokładnie jest ilustracja tego prawa karmicznego, tak? To, no, że jeśli Donald Trump złapie koronawirusa, no to rzeczywiście bad luck dla Donalda Trumpa. Ten przykład, który podajesz, kojarzy nam się z taką zasadą kary, tak? Winy i kary. Karma to nie jest wina i kara, tak? Karma to jest skutek związany z jakąś przyczyną. Ta przyczyna wcale nie musi być taka bliska i bezpośrednia, może być bardzo odległa, może gdzieś być narodzona w poprzednich wcieleniach. Bardzo często naszych związków karmicznych, którymi jesteśmy obciążeni, po prostu nie umiemy zrozumieć. Więc to by było trochę za proste. A poza tym ja jednak mam nadzieję, bo ty zapytałeś, czy buddysta pomyśli, więc ja mam nadzieję, że buddyści są ludźmi życzliwymi, pełnymi takiego uczucia, które się nazywa ładnie po angielsku loving kindness, tak? Co po polsku jest jakoś krzywo tłumaczyć. No, mówi się miłująca dobroć na przykład, więc buddysta, który jest pełen miłującej dobroci, nie powinien tak sobie nawet o Donaldzie Trumpie pomyśleć. Bo czytając twoją książkę miałem takie wrażenie, że wybrałaś się w jakiś świat, który taki niewiarygodny ferment intelektualny się odbywa pod tymi Himalajami, a jednocześnie właśnie ten ferment intelektualny jest w cieniu jakiegoś takiego strasznego zła, którego ci ludzie doświadczają i że te dwie rzeczy jakoś ze sobą przedziwnie współgrają i to jest chyba to, co mnie uwiodło w twojej książce, że to współgranie tego olbrzymiego zła z tą dobrocią jest tak dziwne, takie nie nasze zachodnie, że to mnie wciągnęło i zatrzymało na dłużej. Nie chciało mi się wracać do normalnego zachodniego świata. No wiesz co, no to tak może zabrzmi jakoś nieprawdziwie, ale rzeczywiście od serca bardzo dziękuję za te słowa, bo dokładnie to samo mnie wessało w tamtym świecie, więc jeżeli udało mi się potem o tym moim wessaniu w taki sposób opowiedzieć, żeby bystry czytelnik to też poczuł, złapał i to poniósł, no to po prostu ja jestem bardziej zadowolona, bardziej szczęśliwa być nie mogę. No, zadanie moje, tak jak sobie wyobraziłam, przynajmniej nieśmiało wyobraziłam sobie, zostało spełnione. To jest naprawdę to, o czym ty mówisz, to jest naprawdę przyczyna, dla której ja tam jeździłam w nieskończoność przez te 10 lat i zapisywałam setki, żeby nie powiedzieć tysiące stron, a potem składałam tę książkę przez ostatni rok czy półtora roku.
bo bardzo chciałam się z innymi ludźmi, no właśnie widać troszkę się udało, powiedziałeś o tym, podzielić właśnie takim moim kulturowym szokiem, tak, że można doświadczać niesamowitego cierpienia, że można nieść w sobie jakąś potworną krzywdę, którą drugi człowiek ci zrobił albo drudzy ludzie ci zrobili, a jednak nie pozycjonować się w roli jakiejś mega ofiary roszczącej wobec świata i krzyczącej: patrzcie, patrzcie, jak ja jestem nieszczęśliwy, należy mi się teraz od was wszystko, bo ja właśnie jestem ofiarą, tylko przeciwnie, z jakąś niesamowitą pokorą, wyrozumiałością, zrozumieniem i godnością, i łagodnością zarazem też, ci ludzie to swoje cierpienie niosą, tak? Niosą je, nie obciążając tym cierpieniem naprawdę innych, co jest zupełnie niewiarygodną rzeczą. Ale jednocześnie, wiesz, nie mogę ci nie zapytać o Chiny, prawda? Bo jakby los Tybetu, szczególnie, że Tybet został właściwie zapomniany przez świat. Przestaliśmy się upominać o Tybet, przestaliśmy o nim myśleć. Chiny rosną na niewiarygodną potęgę, już nie tylko gospodarczą, co obserwujemy od kilkudziesięciu lat, ale też militarną i polityczną. I Tybet został właściwie zupełnie porzucony, prawda? Teraz mamy następne odcinki: Hongkong, Morze Południowochińskie. Czy myślisz, że Tybetańczycy są w stanie to wytrzymać na dłuższą metę? Czy to jest tak, że jesteśmy w ostatnim momencie tej historii i tak naprawdę kultura Tybetu właśnie na naszych oczach znika, jak jest jednym z ginących gatunków, jedną z ginących kultur na świecie? Wiesz, to jest ogromne pytanie, w odpowiedzi na które można byłoby różne koncepcje rozważać, tak? Ja, to byśmy musieli mieć pewnie kolejne 30 minut na tą jedną kwestię, ale jednoznacznej odpowiedzi, bo tak ładnie zapytałeś, czy ja myślę, że tak, czy Tybetańczycy to wytrzymają, no to takiej jednoznacznej odpowiedzi, kimże ja jestem, żebym mogła mieć taką odpowiedź, nie mam jej, nie wiem, ale taką otwartą odpowiedź mogę sformułować. Pewna jestem, że świat podlega nieustającej przemianie, że my podlegamy, każdy z nas, nasze społeczności, nasze struktury, wszystko się nieustająco przemienia, burzy, zmienia, na nowo buduje, burzy, zmienia, na nowo buduje. Z tego pewnika wychodząc, powiedziałabym, że pewnie nie możemy być tego, co się będzie działo z Chinami, tak jak nie byliśmy przed chwilą pewni tego, co się stanie ze Związkiem Radzieckim. Wydawało się, że to jest jakieś mocarstwo, które zje nas i jeszcze na końcu nie wiadomo co, wszystkie zwierzęta świata. A okazało się, że nie, tak? Więc te Chiny też się mogą któregoś dnia rozsypać niesamowicie i tego my oczywiście nie wiemy. Natomiast o samych Tybetańczykach ja bym chciała powiedzieć coś takiego, że po pierwsze strasznie ważną rzeczą jest to, że Indie w 1959 roku przyjęły Tybetańczyków, uchodźców, uciekinierów z Tybetu. Około 100 tysięcy Tybetańczyków zostało przyjętych. No oczywiście na ich czele wkroczył do Indii jego świątobliwość 14 Dalaj Lama. I do dzisiaj ta społeczność tam w Indiach, jak to mówią moi uczniowie, floryszuje, tak? Znaczy kwitnie, tak? Ona kwitnie też i w taki sposób, że klasztory zostały pobudowane, te klasztory, które zostały zniszczone w Tybecie, zostały zbudowane w Indiach, więc tych klasztorów jest bardzo dużo. Życie monastyczne też kwitnie. Ale oczywiście to wszystko podlega przemianie. Bardzo wielu z tych Tybetańczyków mieszkających w Indiach westernizuje się, bo już z tego Tybetu do Indii, a z Indii już jest dużo bliżej, na przykład do Australii, czy do Europy, czy do Ameryki. Więc wielu z nich marzy się to, żeby w tamtą stronę się przesunąć, i się przesuwają, więc się trochę detybetanizują, troszeczkę się mieszają z tymi nowymi światami, do których przybywają, ale ponieważ ciągle żyją w tych swoich społecznościach, no to jest jakaś taka przemiana, jakiś taki nowy Tybetańczyk się buduje. Ale pamiętajmy, że w Tybecie pod Chińczykami jest ponad 6 milionów Tybetańczyków, którzy, jasne, jedni się w jakiś sposób dopasowują do tej sytuacji politycznej, opresywnej i
nie wiem, jest taki wspaniały reżyser filmowy, nazywa się Pema Ceden i on robi filmy o tych Tybetańczykach pod Chińczykami. To bardzo, bardzo widać tego nowego Tybetańczyka, który się dostosowuje. Z jednej strony zachowuje swoją tybetańskość choć trochę, a z drugiej strony dopasowuje się do chińskich oczekiwań, bo w ten sposób jest mu po prostu zwyczajnie łatwiej żyć. Ale jak sytuacja polityczna się zmieni, to i zmienią się też te budowane tożsamości w Tybecie. Tak? Ja wczoraj oglądałam film o Joshua Wong, tak? Bo ty wspomniałeś o Hongkongu. Tak? Joshua Wong to jest ten taki młody bardzo chłopak, który mając 14 lat zaczął przeciwko Chińczykom w Hongkongu występować. Dzisiaj ma tych lat 18 czy 19. I to jest zupełnie niesamowite, co ten jeden chłopak tam przez te kilka lat zrobił. No nie znamy dnia ani godziny, ani jeśli chodzi o nasze pojedyncze życia i losy, ani jeśli chodzi o losy świata, prawda? Nie wiem, no nie odpowiedziałam na twoje pytanie, ale przyjmując założenie, że wszystko jest w przemianie, przyjmuję taką otwartą odpowiedź, że wszystko się może wydarzyć, tak? A Tybetańczyków jest sporo, tak? I jest sporo takich, którzy są bardzo blisko tej swojej kultury, tej swojej tradycji i nie chcą jej w ogóle ani puścić, ani odpuścić, więc... Zapytałem, bo w najtrudniej spotkać Lili, to powiedziałaś historię kultury zamkniętej, bardzo zamkniętej, prawda? Jeżeli możemy sobie wyobrazić na skali otwartości zamknięcia różnych kultur, to hasyckie kobiety są prawdopodobnie jedną z tych najbardziej zamkniętych, najtrudniejszych do spotkania, co jest w tytule, osób. Natomiast Tybetańczycy mają właśnie ten zupełnie inny sposób podchodzenia do rzeczywistości, że za każdym razem ich świat się otwiera na nowe rzeczy, kiedy budują te nowe klasztory. To jest też dla nas, dla mnie przynajmniej, doświadczenie kontaktu przez twoją książkę z religią, która nie ma w sobie tego komponentu zamknięcia. Oni się uczą angielskiego, obsługi komputera, tego, tamtego, wiesz, mają te takie otwarcie i te westernizacje. Dlatego stąd moje pytanie, czy jeżeli zdejmie się to z tego daleko, wysoko i postawi bliżej i niżej, to czy nie stanie się coś takiego, że tybetańska kultura się rozpuści? I wydaje mi się, że w tym sensie odpowiedziałaś na moje pytanie, że mówisz, że oni potrafią jednocześnie być w tej przemianie, a jednocześnie pozostać sobą, więc tutaj nie jestem do końca nieusatysfakcjonowany. Słuchaj, tak mi się doprawdy wydaje, że z jednej strony, i to wiesz, no to też jest tak, że w tej masie, tak, są różne postawy, tak? Popatrz, no może o tym powiem, to jest też może ważna rzecz. Spośród tych ludzi, którzy uciekli z Tybetu i znaleźli schronienie w Indiach, wspominałam, że niektórzy z nich bardzo marzą o tym, żeby być obywatelem Australii i wyjeżdżają, ale też niektórzy z nich, wielu z nich, niestety nie podam ani liczb, ani żadnych procentów, bo tego po prostu nikt nie liczy, nikt nie bada. Wielu z nich, ja mówię na podstawie takich mikrospołeczności, które poznałam, wraca po iluś latach do Tybetu. Umiesz sobie coś takiego wyobrazić, że uciekają z Tybetu po to, żeby się w Indiach wykształcić, po to, żeby pójść do klasztoru, żeby odbyć 17-letnie studia w klasztorze, a potem wracają do Tybetu, zaszywają się gdzieś w jakichś małych wioskach. Często są to, akurat przykład, o którym opowiadam, skoro to jest klasztor, no to jest mnich, tak? Więc zaszywa się potem ten mnich w jakimś cave, w jakiejś jaskini, powyżej jakiejś wioski i jest po prostu jasnym lamą dla kilkuset okolicznych, ciągle jeszcze żyjących tam nomadów, którzy nie zostali jeszcze przesiedleni do betonowych miast. No, to, co robią Chińczycy, to jest rzeczywiście przerażające, okropne i bardzo, bardzo niszczące. Tak? To jest, bez kłopotu używam pojęcia zagłady narodowej, zagłady kulturowej, zagłady religijnej. Tak? Oni rzeczywiście to praktykują na Tybetańczykach. Ale wielu Tybetańczyków, tych, których spotkałam w Indiach, bo ja bardzo chcę powiedzieć, że moja książka opowiada o wygnańcach przede wszystkim, chociaż też sięga do starego Tybetu, ale ja nigdy nie byłam w tym Tybecie pod Chińczykami, tak? Więc wielu z tych moich rozmówców tybetańskich w Indiach mówiło mi, że oni wierzą Dalajlamie,
A wierząc Dalaj Lamie, oni wierzą w to, że ta sytuacja nie jest beznadziejną sytuacją, że ta sytuacja przemieni się w taki sposób, że oni będą mogli wrócić do Tybetu. Bardzo wielu z nich wierzy w to, że będą mogli wrócić do Tybetu. A co jest wspólne? Bo to jest ta ziemia obiecana się tutaj pojawia, prawda? W jakim sensie ziemia obiecana? No, że będą mogli wrócić, prawda? To jest też ten motyw tych... Patrzyłem na twoje książki, na różnicę między nimi. Właśnie mi uzmysłowiłaś, że jest między nimi jedna ta głęboka wspólność, że obie te religie mają to swoje miejsce, w którym, z którego się wywodzą i do którego chcą wrócić. Tradycyjny judaizm. Tak, to z pewnością. Ja nigdy w ten sposób nie pomyślałam, ale rzeczywiście masz rację, bo w przypadku Tybetańczyków to jest zupełnie niebywałe, jak ten świat, ten płaskowyż tybetański, jaki on jest inny, wiesz, zapachem, kolorem, konsystencją, wszystkim, od wszystkiego innego, czego oni mogą doświadczyć, czyli od Indii, Australii, Szwajcarii, wszystko jedno, prawda? Doprawdy tam inaczej oczy widzą, inaczej uszy słyszą, inaczej dusza oddycha, inaczej umysł rozumie, tak? Więc oni do tego bardzo, bardzo tęsknią, bo oni są mocno stamtąd. Wiesz, no może nie między Hasydkami i Tybetańczykami, ale między... Bo wiesz, no, myślę sobie o tych moich książkach zagładowych też, tak? I o doświadczeniu zagłady, więc tu jest też wspólny mianownik mocny, czyli cierpienie, tak? Już mi się zdarzyło z kimś rozmawiając powiedzieć, że różny jest tylko licznik, dlatego że kompletnie inny stosunek mają Żydzi do własnego cierpienia, a zupełnie inny mają Tybetańczycy. Tak, po tej pierwszej stronie jest zdecydowanie dużo więcej tupania nogą, wołania, czasami i roszczenia, a po tej drugiej stronie jest ta łagodność, o której właśnie mówiłeś na początku, jakaś pokora, jakaś akceptacja, jakieś zrozumienie i niewystępowanie w roli ofiary. Tak, cierpimy, ale nie jesteśmy ofiarą. No właśnie, piszesz te książki po polsku, z myślą o polskim czytelniku, bo chyba jeżeli znam jakiś naród, który cierpi i nie umie cierpieć, albo jak powiedziała Maria Janion, nie umie żyć bez cierpienia, więc sam je sobie zadaje, to dostarczanie Polsce sposobów przeżycia cierpienia, radzenia sobie z cierpieniem, czy to jest droga Żydów, czy to jest droga buddystów, to są bardzo różne metody radzenia sobie z czymś, co jest tak głęboko u nas w Polsce obecne, nie? Ja napisałam te książki, tamtą, tą i wszystkie inne, które napisałam, nie wiem, czy jeszcze jakąś napiszę, to tylko dlatego, że wydawało mi się i ciągle mi się tak wydaje, że jeżeli ja coś zrozumiałam, czegoś się nauczyłam i zainwestowałam w to dużo swojej siły, energii i potrzeby i wydaje mi się to być czymś bardzo ważnym dla mnie, to myślę sobie, to ja o tym napiszę i to pokażę innym i może to dla kogoś innego też będzie ważne i ciekawe i istotne, tak? Ale ja nie wiem, ja jakoś... nie wiem, chyba bym nie chciała o polskim cierpieniu mówić, znaczy... Nie wiem, jestem tak wkurzona na tych kolesiów, na tych ogrów, co latają po ulicach, że po prostu, ale to proszę wytnij, tak? To nie dla nich ta książka. Ani mi się śni wycinać, bo to jest bardzo śmieszne, co teraz powiedziałeś. Niedawno czytałem książkę takiej amerykańskiej autorki Angie Thomas, która odwiedza te detention centers w Stanach Zjednoczonych, w których są zatrzymywani ci ludzie, których Ameryka więzi. I ona z jednej z rozmów powiedziała, że ludzie albo leczą cierpienie, albo wołają o leczenie ich cierpienia. Więc jakby, wiesz, wydaje mi się, że ta kwestia cierpienia jest tutaj absolutnie centralna i wcale nie chcę cię zwalniać z odpowiedzi na to pytanie, żebyś... Rozumiem, że jesteś na nich wściekła i okej, ale przytoczę ci mój ulubiony fragment z twojej książki. To są dokładnie cztery słowa, które mnie po prostu zmiotły z powierzchni ziemi. Brzmią entuzjazmu w podejmowaniu wysiłku. Nie wiem, czy kiedyś ładniej ktoś ujął to, czego szukałem. To było dokładnie to.
Więc wydaje mi się, że jeżeli namówię cię na entuzjazm w podejmowaniu wysiłku, żeby znaleźć ten wspólny mianownik dla twoich książek, które są o cierpieniu i polskiego cierpienia, jakkolwiek ono jest, możesz być na nie wściekła, to będę szczęśliwy z tej rozmowy. Nie, proszę, nie wiem, o polskim cierpieniu nie wiem. Ono jest po prostu jakoś wyssane z palca. Tu ludzie mają po prostu milion powodów do tego, żeby chodzić po ulicy z podniesioną głową i z radością i mają co jeść i mają dach nad głową i nikt ich do więzień nie wsadza. I tak, no po prostu. Więc jeżeli mamy szukać jakiegoś porównania, to ja po prostu myślę, że to, czego brak ludziom tu, tym, których rozumiem naokoło siebie, to jest przede wszystkim brak pokory i tak niesamowite skoncentrowanie na sobie samym. Jest mi ciągle źle, ciągle chcę, żeby mi było lepiej, tak? I właściwie nie ma, ta granica się nieustająco przesuwa. Więc wtedy myślę sobie o Tybetańczykach i myślę sobie o tym, jak różny można mieć stosunek do siebie i do świata, jak można trochę umniejszyć swoją rolę w tym świecie, a ten świat bardziej rozumieć, albo drugiego człowieka bardziej rozumieć. Rozumieć, że naprawdę często, najczęściej, drugi człowiek bardziej cierpi niż ja, tak? Więc jakby się Polacy może trochę tego nauczyli, to by było fajnie, ale nie wiem, są tu też różni Polacy. No właśnie, bo ten spokój wewnętrzny to jest to, po co pojechałaś, nie? No właśnie, a ty mi tutaj teraz mówisz o rzeczach, o których naprawdę rozpływałabym się, gdybym miała opowiadać o Tybetańczykach, a ty mnie pytasz o rzeczy, na których nie lubię, na których się nie znam, od których uciekam tak naprawdę, tak? Ostatnio rozmawiałam z kimś i mówiłam, że dla mnie, wiesz, ty powiedziałeś, że zapomnieliśmy o Tybecie, tak, na początku tej rozmowy. I ja sobie myślę, że my tak strasznie nie zapominamy o, nie wiem, jak oni się nazywają, Kaczyński, Duda, Schetyna, już nawet tych nazwisk nie chcę pamiętać, tak. I my tak strasznie o tym wszystkim nie zapominamy i tak strasznie kisimy się po prostu w tym jakimś za ciasnym garniturze świadomości, że tak powiem. Że kiedy wiem, że za chwilę skończymy tę rozmowę i ktoś może jej posłucha i może ktoś usłyszy, że warto też pomyśleć o tym, że świat jest trochę większy niż Mazowsze i Biała Podlaska. W przyszłym tygodniu w Newsweeku ukaże się wywiad, co się też bardzo cieszę, bo myślę sobie, że no może właśnie ktoś przeczyta, że nie koniec naszego nosa najważniejszy. Poza tym wiesz co, no może byłoby wspaniale, gdyby dotarła do nas, ja nie mówię, że mamy się buddyzmu tu bardzo uczyć, ale to jest naprawdę niezwykła prawda, o której z uporem opowiada już od wielu, wielu lat jego świątobliwość Dalaj Lama, że jesteśmy jednym. Że jesteśmy jednym, tak? We are oneness, on mówi, tak? Jesteśmy jednością. Więc jak się tam krzywda dzieje, to i nam się krzywda dzieje. Jak się nam krzywda dzieje, to i komuś innemu się krzywda dzieje. Jak się ziemi krzywda dzieje, to się wszystkim krzywda dzieje. Ale udało mi się ciebie pociągnąć za język. Uważam, że i uważam, że było warto, że to był właśnie ten entuzjazm w podejmowaniu wysiłku. Moim i państwa gościem była Hanka Grupińska, autorka książki Daleko Wysoko o Tybecie, którą bardzo serdecznie polecam, bo jest to podróż do innego świata i jakiegoś innego wymiaru umiejętności radzenia sobie z rzeczywistością. I to jest naprawdę bardzo ciekawa i bardzo pouczająca lekcja. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ja też bardzo dziękuję i tobie, Staszku, i wszystkim tym, którzy chcieli nas słuchać. A audycję wyprodukowała Martyna Turska, ja nazywam się Stanisław Skarżyński i zapraszam na kolejne odcinki podcastów Gazety Wyborczej. 8:10 Podcast Gazety Wyborczej.